Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką prostą łódeczkę, którą możemy przerobić na klapacza. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej łódki bądź klapacza potrzebujemy kartki formatu A4, którą w tą stronę zginamy na pół. Przekręcamy sobie w taki sposób. Następnie zginamy ją na pół w tą stronę. Następnie tą oraz tą krawędź przykładamy do tej środkowej linii zgięcia. Kiedy już to zrobimy, odginamy sobie w górę tutaj jedną warstwę wzdłuż tych tutaj krawędzi. Kiedy to zrobimy, odwracamy kartkę na drugą stronę i tak samo odginamy w górę, tak jak z tamtej strony. Następnie musimy tutaj rozdzielić nasze warstwy i wyprostować kartkę w ten sposób. I tutaj te elementy należy schować jeden pod drugi, żeby nam nie przeszkadzały. Z drugiej strony robimy tak samo. I kiedy trzymamy kartkę w ten sposób, przykładamy ten rożek do tego punktu. Odwracamy kartkę, przykładamy tak samo ten rożek do tego tutaj punktu. Następnie znów rozdzielamy od siebie warstwy i spłaszczamy w taki sposób. I teraz trzymając kartkę w ten sposób, chwytamy tutaj na górze za obie warstwy, ciągniemy w przeciwną stronę i musimy tutaj lekko zagiąć na dole i nasza łódeczka jest gotowa. Ale jeżeli chcemy ją przerobić na klapacza, wystarczy maszt odgiąć w którąś ze stron i zagiąć kartkę wzdłuż tej tutaj linii. W taki sposób. I nasz klapacz jest gotowy. Dziękuję Wam za oglądanie mojego poradnika. Bleh.